Święto w Białej Podlaskiej. Ja powiem tak, zawsze te drużyny, które są faworytami, muszą, a my tylko możemy, prawda? Przygotowywaliśmy się tak jak do każdego innego spotkania, z tym, że różnica jest taka, że ten mecz jest na nas w środku tygodnia, więc mieliśmy trochę mniej czasu, ale mówię, skupialiśmy się do tej pory na lidze, a teraz mamy mecz pucharowy. No to nam chodziło, żeby zrobić spektakularny chyba występ dwóch zespołów w różnych poziomach. Jeden jest wysoko w Ekstralidze, drugi jest wysoko w pierwszej lidze. Poziom widzieliśmy, że był nie był wyrównany, ale był bardzo, bardzo, bardzo fajny. Mógł zadowolić tym bardziej wybrednych. Oczywiście jedynym faworytem była tutaj Wisła Orlen Płock. Natomiast wiadomo, że każdy z zespołów ma priorytety. Priorytetem naszym jest walka o pierwsze miejsce w pierwszej lidze. Orlen wyjeżdża w sobotę, znaczy gra u siebie z Azotami Puławy, też jest bardzo ważny mecz dla nich. Także to było bardzo przyjemne spotkanie, można to traktować przyjacielskie. Biała Podlaska gra bardzo ciekawie w domu, bo to wiemy. Natomiast jest to dla nas kolejny etap przygotowań oczywiście do następnych meczów ligowych i do rozpoczynającej się Ligi Mistrzów niedługo. Niestety Marcina Wichorego nie ma, ale jest wielu innych zawodników. Natomiast nie jesteśmy w pełnym składzie, dlatego że jeszcze trzech zawodników ma 2-3 dni wolne po Mistrzostwach Europy. No my mamy swoje zawsze założenia i chcemy je zrealizować, patrząc na te pierwsze mecze, które zagraliśmy po przerwie reprezentacyjnej. Graliśmy dwa spotkania ligowe. Chcemy kontynuować to, co nam się udało, czyli padało przeciwko nam bardzo mało bramek. To wskazuje na dobrą grę obronną i bardzo dobrą postawę bramkarzy i z tego ewentualnie wyprowadzanie kontry. Publika dopisała, sami widzieliście Państwo, że były wszystkie pełne trybuny ze wspaniałym dopingiem naszej grupy kibiców, także dziękujemy bardzo. Będziemy robili wszystko, żeby być liderem do końca, a później zobaczymy. Mamy bardzo wyrównany zespół, młody, zgrany, wspaniała atmosfera. Liczymy, że ten zespół jest w stanie wygrać ligę, a jak nie wygrać, to zająć bardzo wysokie miejsce.